nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue de manière particulière aux travailleurs étrangers, polonais, espagnols. Je ne pense pas qu'on ait des Portugais ici. Mais vous êtes quand même venus nombreux, j'ai eu peur parce que cette année, moi-même, je n'ai pas osé aller les inviter tant parce que je me dis avec le Covid et que je les dérange avec tous cette invitation. Et ils sont là. Dla mnie bowiem życie to Chrystus,
A śmierć to po prostu zysk. Lecz jeśli postanowienie przy życiu, pozostawanie przy życiu w tym ciele daje mi sposobność do owocnej pracy, to sam nie wiem, co mam wybrać. Odczuwam podwójnie pragnienie. Z jednej strony chciałbym odejść, bo być z Chrystusem to przecież wielkie szczęście. Z drugiej strony jednak pragnąłbym pozostawać nadal przy życiu, gdyż byłoby to pożyteczne dla Was. Oto słowo Boże. Nous avons la bonté, on veut voir mieux les choses. Parce
plus que son travail, plus que les heures qui passent dans la chambre. Porque el patrón, vamos a decir, ve que los obreros le ayudan más que lo que puede recolectar de su campo. Y da para vivir, y para no cruzar por la cosa. Para por ejemplo, cuando venís aquí, vous donnez pas seulement votre main, mais vous donnez aussi votre sourire, votre culture, votre dynamisme, et ça fait voilà, ça fait que notre village, nos villages soient animés. Sí, porque cuando venís aquí no es vuestras manos solamente, sino vuestra sonrisa, vuestra presencia. Et nous apprécions beaucoup cela. Et merci. Y se aprecia mucho eso. Merci. Mówi Pan, nie mam prawa do tego, co chcę ze swoją własnością, a może Twoje spojrzenie jest inne na siebie, ponieważ uważam, że jesteś dobry i samodzielny. Te słowa ze strony Pana odnośnie do robotników, wcześniej pozyskanych, pokazuje, że jej spojrzenie na siebie może być złe, ponieważ może być nacechowane zazdrością, nienawiścią i egoizmem. Inaczej mówi Pan i uważa. Spojrzenie Pana mistrza jest pełne dobroci i ufności, podczas gdy pracownicy robotnicy wcześniej pozyskani twierdzą, że ci nogi ostatnio przybyli pracownicy tylko godzinę pracowali. Mistrz Pan jest świadomy, że musieli spędzić cały ten czas na oczekiwaniu, że nikt ich wcześniej nie zatrudnił. Za pracę dla tych ostatnich, którzy pracowali tylko jedną godzinę, Pan płaci tyle samo, co dla tych pierwszych, bo wie, że wartość pracownika jest warta więcej niż jego praca, gdy godziny, które musiał na nią poświęcić. Takie spojrzenie na człowieka jest ważne dzięki niemu. Lepiej i głębiej poznajemy otaczającą nas rzeczywistość. Mistrz w poszukiwaniu pracowników, robotników wychodzi 5 razy. Jako mistrz nie powinien się tak przejmować, ale nadal pracuje. Chcę dalej szukać jak najwięcej, jak największą liczbę pracownika dla swojej winnicy. W rzeczywistości Pan jest Bogiem, a jego winnicą jest Kościół. Tak był cały czas zawsze szukał pracowników do pracy dla swojego Kościoła. Praca dla Kościoła Bożego to uczestnictwo w wielkim dziele mistycznym niezniszczalne. Módlmy się za wszystkich pracowników, którzy przychodzą, aby dać rękę w tym sezonie. Niech tym razem będzie również dla nich czas dzielenia się. Ciebie prosimy. Prions, Seigneur. Amen.
żyje, będzie po tych setnych siècle. Thank you.
C'est comme ça qu'on fait, c'est comme des enfants, non?